Rekreacja dla mieszkańców, od najmłodszych dzieci po seniorów oraz profesjonalny i zawodowy sport. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach już od 40 lat stanowi centrum sportowego i rekreacyjnego życia miasta. Zyskanie miana najważniejszego dla mysłowiczan centrum fizycznej aktywności wymagało wielu lat pracy i realizacji śmiałych wizji. Obecnie, świętując 40. urodziny i snując plany na kolejne lata, warto choć na chwilę cofnąć się w przeszłość. Zacznijmy od początku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powstał w 1978 roku. Jego pierwsze lata działalności to przede wszystkim zapoczątkowanie organizacji ważnych imprez lekkoatletycznych. Mysłowickiego Krosu, który jest kontynuacją Krosu Wieczoru, organizowanego przez Wojewódzki Park Kultury, oraz Memoriału Jerzego Chromika, którego pierwsza edycja odbyła się w 1989 roku. Lata 90. to także pierwsze próby zwracania uwagi na wizerunek jednostki. Wiesław Ziarko, pracownik ośrodka, zaprojektował pierwsze logo MOSiR-u. Nie bez powodu w jego obrębie znalazły się żółte koła z dyscyplinami – siatkówka, koszykówka i biegi masowe. Właśnie te dyscypliny w tamtym czasie królowały w ośrodku. Znak ten przez ponad 20 kolejnych lat pojawiał się na materiałach promocyjnych ośrodka oraz na sportowych strojach mysłowickich zawodników. Kolejne lata to rozwój kolejnych dyscyplin. Na próżno próbować wymienić je wszystkie. Dzięki zaangażowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mysłowiczanie mogą trenować najróżniejsze dyscypliny, od sztuk walki po popularną piłkę nożną. Budynek przy ulicy Stadionowej, gdzie obecnie mieści się firma Orwat, nieruchomość ZOMO przy hotelu Trojak oraz historyczna przewiązka. Co łączy te obiekty? Wszystkie były siedzibami MOSiR-u. Od 2005 roku mieści się ona w nowej hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bończyka. Są tutaj nie tylko biura dyrekcji, ale nade wszystko pełne zaplecze do organizacji wielkich imprez sportowych i kulturalnych, a także sale, gdzie m.in. można uprawiać fitness i ćwiczyć na siłowni. Hala przy ulicy Bończyka to nie jedyne miejsce, gdzie odbywają się sportowe wydarzenia. MOSiR to także wiele innych obiektów, budynki na Lechii 06, hala przy ulicy Jasińskiego, sale przy Przewiązce, hala przy Piastów Śląskich, budynki z boiskami przy ulicy Gwarków i Sportowej oraz ośrodek sportów letnich na terenie Parku Słupna. Ta ostatnia lokalizacja to jeden z najważniejszych punktów na rekreacyjnej mapie miasta. To właśnie w tym miejscu zapoczątkowano siatkarskie wydarzenie takie jak World Tour, Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn czy Siatkarskie Olimpiady Młodzieży. Park Słupna to centrum nie tylko letnich sportów i rekreacji związanej z funkcjonowaniem kąpieliska. Od 2015 roku mysłowiczanie mogą korzystać z zimowej atrakcji, jaką jest plenerowe lodowisko. Jednym z ważniejszych aspektów działalności ośrodka jest organizacja sportu szkolnego. Na obiektach MOSiR dzieci i młodzież rozwijają swoje sportowe pasje. Mysłowicki MOSiR osiągnął już dostojną 40. Jednak tak jak przed serialowym bohaterem kultowego 40-latka, jeszcze wiele perypetii, wyzwań i miejmy nadzieję mnóstwo sukcesów.